udany spacer z naturalną czapką w dwie nogach. Będziemy sprawdzać, jak reagują ludzie na naturalne surowce, tak, tworzywa. I sprawdzimy, czy rzeczywiście Polacy żydzą się w przetwórstwach mieszanego, czy też go popierają. Jak wiemy, to nie tylko promocja, ale też odwaga. Odwaga, ponieważ jak wiemy, wszyscy różnego typu, mniej lub bardziej wartościowi celebryci wskazują, że powinny być futra jakieś tam sztuczne, no nie, negują coś takiego, zabijanie zwierząt. A widzę, zupełnie macie dziewczyny inny pogląd. Nie, to jest bardzo przyjemne. Dodajmy, że jeżeli mówimy o ekologii, to jest materiał bardzo dobrze biodegradalny, tak? Nie mamy z nim problemu. Do tego dodaję pewnego animuszu, klasy, stylu. To widać. No i przypomina o naszych korzeniach, bo nie zapominajmy, że nasza szlachta szczyciła się mając tego typu odzienia. Jest to bardzo ważny przemysł futrzarski, a Polska ma przecież w wielu dziedzinach wiodące miejsce w Europie i w świecie. To jest bardzo także duża gałąź gospodarcza, która no niestety jest niszczona przez obecny rząd też, tak. I nie zapominajmy, że jest wielu młodych ludzi, którzy angażują się w tego typu akcje, chcą mieć w tym styczność. A jak wiemy, trendy zmieniają się nie tylko w modzie, ale i w poglądach politycznych. To możemy zobaczyć teraz hejt na tego typu wyroby. I co w momencie, gdy nikogo nie nauczymy, jak w ogóle obrobić taki materiał. A jak wiemy, no, to jest część naszych korzeni. Dlatego przejdźmy się i sprawdźmy, jak reagują ludzie. A Konfederacja wspiera, rozumiem. Konfederacja wspiera szeroko rozumianą naturalność. No i przede wszystkim przemysł futrzarski. Pięknie, właśnie. I to połączenie, proszę Państwa, zobaczcie. Krzyżyk, polski krzyżyk. Naturalna czapka z jenota, tak? Tak, ciepła. Bardzo się ciepła. No cóż może być bardziej polskiego? No, cóż może być bardziej polskiego? Pięknie. Dziękujemy Wam.